Zuza i Adrian dali sobie drugą szansę. O teraz znów tworzą parę. Między nimi układa się idealnie. Są ze sobą bardzo szczęśliwi. Zuza obiecała Adrianowi, że już więcej go nie oszuka. Chce, aby ukochany ponownie jej zaufał, bo po ostatnim kłamstwie mocno nadwyrężyła jego kredyt zaufania. Dziś Zuza ma wizytę u ginekologa. Dziewczyna jest tego zdania, iż raz na jakiś czas warto się przebadać i mieć pewność, że jest się zdrowym. Niespodziewanie podczas badania lekarz znalazł coś, co na pewno uszczęśliwi jego pacjentkę. Oświadcza Zuzie, że jest w ciąży. Dziewczyna nie wierzy w to, co słyszy. Nie wie, co ma powiedzieć, jest w ciężkim szoku, a zarazem załamana, ponieważ to nie może być dziecko Adriana. Zuza nie wie, co ma zrobić w tej sytuacji. Czy powiedzieć o wszystkim ukochanemu, lub znów go oszukać i ukryć na jakiś czas fakt, że jest w ciąży z innym. Przede wszystkim brawa dla mojego kolegi. Już po raz kolejny się nie myli. Co do samej ciąży, to nie wiem, czy Zuza nadaje się na matkę. Moim zdaniem będzie kiepską mamą, ponieważ w głowie tylko jej faceci, a nie jakieś tam dziecko. Chyba że diametralnie zmienią jej rolę i Kubackiego przywiążą do niej. A z tego, co było widać na Insta, to właśnie tak będzie wyglądać ich rola. Szczęśliwa rodzinka plus Konrad. A ty jak myślisz, Zuza będzie dobrą matką?